Siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Uncharteda, z Fortuny Drake'a. Tak, słuchajcie, zaczynamy już kolejny rozdział tutaj, gdzie skończyliśmy. Pamiętam ten rozdział, bardzo dobrze pamiętam ten rozdział, jak to było na PS3. I fajna bania będzie. Otóż, możecie się spodziewać naprawdę mocnego failowania w tym etapie, ale mam nadzieję, że wam się to podoba. Swoją drogą patrzyłem na ostatni odcinek na kompie, jak go wyrendrowałem i nie było żadnego desynchra dźwięku. Nie wiem, co spowodowało desynchro wtedy, nie w poprzednim odcinku, jeszcze bardziej poprzednim. Nie wiem, co się stało, już normalnie miałem rozkminkę, ale w poprzednim nie było nic, a renderowałem identycznie, wow. Dosłownie tak samo jak wcześniej, także no. Nie mam żadnego wyjaśnienia, nie mam wytłumaczenia, dlaczego tak się stało. Po prostu shit happens. O wy w dupę. Czekajcie, bo do nas skwarki strzelają. No panie skwarek, proszę nie strzelać do mnie, okej? Okay? Dobra, dziękuję. Musimy pounikać panów skwarków. Wow, łoty w dupę. Łoty i ja jaskiniowcu jeden, czekajcie. Musimy przeczekać. Naprawdę musimy przeczekać. Noż kuźde. O fuck, nie. Sherlock, poczekaj. Bo trochę tutaj znosi, dawaj. Stary, dasz radę, just do it. Dziękuję, że dałeś radę, naprawdę. To było naprawdę miłe z twojej strony, Natanie. Drake'u, wow. Nie! Jak to miło czasem jest, jeśli skręca w łódka. Hej! Dobra, just do it. Jak najbardziej się sprawdza, oho. Świetnie, ale tą beczkę muszę rozwalić, gdyż mi może przeszkodzić w moim celu podróży. A ja tego po prostu nie chcę, żeby mi ktoś przeszkadzał. O kurde. Bla. Szybko, zwiewaj, bo mnie napieprzają. Nie napieprzaj mnie, nic nie widzę. Goddammit, spierdzielaj. W dupę jego mać. Po prostu tak. Od którego momentu zaczęliśmy? Mam nadzieję, że gdzieś niedaleko. Bo się naprawdę starałem, żeby tutaj dotrzeć. Naprawdę. O, super. Chyba sobie żartujecie. Tak, no żartują sobie. Bo są żartownisiami. Czemu nie mam tej fajnej wyrzutni? Ona jest taka superancka. Dobra, na szczęście to mnie aż tak nie znosi. Dobra, jednak sobie ich pozabijamy, bo już... Naprawdę, jak zginąłem, myślałem, że będę powtarzał od nowa tu całą jazdę, a to byłoby naprawdę mega słabe. Jak wy mnie widzicie z takiej odległości z kilometra? Ja się pytam, co? Bo to nawet ja was nie widzę i tylko strzelałem na oślep, a wy do mnie walicie. Jak złe, po prostu nie powiem co. Tangi. Dobra, coś tam rozwaliłem. Okej, czyli co? Z tymi sobie teraz poradziliśmy. Wow, progres jest. No. O, jak ładnie, że ty tam stoisz. Stałeś, przepraszam, bardzo już się poprawiłem. Walę w beczki. Jeśli nie masz w co walić, wal w beczki. Nieważne, nie słuchajcie. Nie, głupoty gadam. Czy tam już wszyscy padli? Jak ładnie. No, tu raczej parkować nie chcemy. Wow. Ale tragicznie się tym steruje, naprawdę tragicznie, jeszcze jak się płynie pod prąd. To jest sieczka. Au. Zresztą możecie zauważyć, że... Oj. Że ta łódka sprawia problemy. Jeszcze jak przestawi, to kurde kaplica. Trzeba na pałę jechać, naprawdę na pałę. Ojoj. Chyba widzę najgorszą rzecz w grze. Tak. Fuck everything, to jest najgorsze. Dobra, jak tu po prostu beczka będzie spadała, to ja umrę, jak nic. Nic. O, jest. O! Ty, zdradziecka. Jedna beczko. Czy tu wpłynę? Dawaj, wpłyń. Just wpłyń tam. Już kurde, no. Ja pierdykam. Aha. Nie. No. Nope. Dobra, miejmy nadzieję, że to wszystko, co mi tutaj sprawia kłopot. Znaczy, może sprawić kłopot. Płynę dalej. O, płynę dalej. Bliskie spotkanie ze śmiercią przeżyliśmy. O ty wpytę. Sianko, mister Sianko.
Płyn tam, o fuck, nie wpłynął, nie wpłynął, nie strzelaj, nie strzelaj, haha. Fucker. O w dupę, nie strzelają. Nie strzelają, ja się przytulam do ściany. Iście w hollywoodzkim stylu. Dawaj, na szczęście tu nie mamy magazynków. Tyle dobrze. Dobra, czy tu już wszyscy pokonani? O! To pan Sianko. Nie, panie Sianko, nie, ja pana nie kocham. Skąd ty strzelasz? O ty w dupę, nie, ja uciekam stąd. Nara, jolo, cześć, papa. Ja się z wami nie chcę męczyć. Ja sobie stąd po prostu popłynę. Tak, tak się tutaj gra. O, to spoko. No, uciekliśmy, mi się to podoba, że mu uciekliśmy, naprawdę. Ojej, myślałem przez chwilę, że po piasku płynę, tak to wyglądało. Dobra, gdzieś dotarliśmy i miejmy nadzieję, że już mogę stąd wysiąść. Tak, jest, po prostu, jest. Okej. Chodźmy do klasztoru i zobaczmy, co się dzieje. Rozdział 13. Sanktuarium. Rozdział 12 powinien być 13, przecież to była tragedia. To była naprawdę tragedia. O, ale na szczęście mam karabinek. Z tymi rozdziałami to różnie bywa, wiecie, macie karabinek, idziecie w kolejny rozdział i dupa. Czekajcie, mogę tu wejść normalnie? Oczywiście, że mogę. Ojej. Masz. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że jak mu strzelę banie z innej broni niż pistolet, to on żyje. O! Albo że muszę do niego walić milion razy. To jest po prostu... Nie, to jest złe. To jest po prostu złe. To tak być nie powinno. Oni po prostu są za bardzo żywi. To mnie sieka. Au. Gdzie ten snajper? Okej. Zostanę sobie tutaj. Ktoś jest za mną, stanowczo ktoś jest za mną. A ty kurde, Eferdek. No. Ale nie pogardzę twoją bronią. Właśnie. Na trzy naboje. Może być. Chodźmy stąd. Mój super kałaszyna da radę jeszcze postrzelać. No, coś było przez chwilę. Ej, halo, ej, wróć. O, jest. To lubię. Skopniaka i rozwalone. Ale fajnie, że tą łódkę przyszedłem tylko z jedną śmiercią. Tak, a właśnie, doliczcie tą śmierć. Jeżeli ktoś liczy w dalszym ciągu, to wielkie propsy dla niego i niech doliczy jedną śmierć. Zobaczymy, ile w ostatnim odcinku będzie komentarzy ze śmierciami. O, dzień dobry. To obrzydliwe. Szkoda, że nie mam kamery. Więc co? Hiszpanie zastawili pułapki, żeby chronić złoto? No to nie robota Hiszpanów. Przyjrzyj się dobrze tym kolcom. No, chyba sobie żartujesz. Z naszego samolotu? Ej, chwila, to nie ma żadnego sensu. Jak to? Porozstawiali pułapki, gdy sami kręcili się po wyspie? Nie oni. Coś tu było po aktywacji pułapki. Coś albo ktoś. Myślisz, że... Słyszysz to? Czyli co? Nic. Absolutnie nic. Obserwuje nas. Obserwuje? Tak, wiesz co? Przesłyszałem się. No to chodźmy, zanim spotkamy to coś, co podgryzało tego tutaj gościa. No to fajnie, jeszcze więcej pułapek, jeszcze coś tutaj grasuje, co chce nas zabić, po prostu idealne wakacje, co nie? Wow. Fakery się. Tak, dwa razy koło głowy mu strzeliłem i ani razu... Głowę nisko! O! Co ty kurde, wbijaj? Napierdziele, co to był za typ? Desert 5, Desert Eagle? Czy inny desert? Dobra, zaczyna się trudniej. Ale jak widzicie, mamy tutaj komandosów jakiś. Pixel, super. Powinien paść, powinien nie żyć. Widzę ich. To niedobrze. Ho, tu mamy więcej amunicji. Lubię ten pistolet. Cokolwiek to jest, cokolwiek. Jaki unik zrobił. Ale banie wyrwał. Czy ja widziałem moją ulubioną broń?
Superancka. Roman i Navarro nie mogą być daleko, jeżeli przy bramie są strażnicy. Czyli tu jest max 60, tu jest max nie wiadomo ile. Fajnie by było 120. Nie, deserta ja nie chcę. Stanowczo. Tak, to miejsce wygląda podejrzanie. Nie, po prostu komuś się nudziło i sobie tak zrobił. Myślałem, że tam skarb znajdę, a tu nie. Nic. Super. To bomba do przodu. Wiecie, co mi się podoba w Unchartedzie? Jeśli nie ma takiego jakiegoś większego przejścia, to cały czas, jak widzicie, rozdziałami idzie się cały czas do przodu. Te rozdziały się zmieniają, ale cały czas jest ta sama plansza. To jest naprawdę fajne. Bez żadnych loading screenów, kurde, jest no po prostu... Nawet nie wiem, po co go zabrali. Fajnie. Sukinsynowi nie można ufać. Dobra, tak wiem, że gadałem na cutscence, ale to była tylko malutka. Także bez lipy, nie ma lipy. Zbliżają się. Gdzie na? Spodziewam się zaraz nalotu hiszpańskiej inkwizycji. Jednak nie wychodzi. A wiecie, dlaczego nie wychodzi ta inkwizycja? Gdyż wyjdzie dopiero teraz. Ba nie weszła. Tu nie weszła. On żyje, on żyje, on żyje. Nie, nie możesz żyć. Właśnie tak, właśnie tak. W sumie tak. Takiej większej tragedii nie było. Jednak możecie się podzielić ze mną. O, właśnie tym. Magusta. Dobra, ale ja chcę więcej naboi. Bo 30 mnie nie urządza. Czemu ty się ruszasz? A, bo ty spływasz sobie. O nie, pamiętam to. Wiem, też. Dobra, może jednak nie będę mówił. O nie, pamiętam to, bo to bez sensu. Tam mogły być granaty, albo i nie. A powiem wam, że pamiętam, że był taki fajny jeden etapik, w którym było iście hardkorowo i to nie jest jeszcze chyba tutaj. Ale ta gra się dopiero rozkręca. Jesteśmy po połowie gry, jak sprawdzałem po rozdziałach. I w tym momencie ta gra zyskuje kolejne utrudnienie. Otóż jak widzicie, to nie są zwykłe jakieś zenki spod piątki czy coś. Tylko to już jakaś lepsza impreza nam tutaj przybyła. Fuck, ktoś tam jest shotgunem. No na granatos. A, on mnie widzi. Naprawdę uwielbiam, kiedy przeciwnik mnie widzi, a ja go nie widzę. To jest... O! Powiedz, że sam siebie wysadziłeś. Normalnie fanklub ci powinni zrobić teraz. Tam ktoś dalej nawija. Zobaczmy. Elena strzela w ścianę. Nie. Po prostu raz nie trafiła. Tutaj też nic nie ma. Do kogo ty naparzasz? Naparzasz w ścianę, tam naparzasz. O! Wyrywam, nie wiem od kogo. No nic. Czas zmienić kaliber. Tu jesteś, sukinsynu. Jest. Nie wiem, jak ty mnie widziałeś. Nieważne. Ale ten też... Też nieźle nawija. Patrząc na to, że jest daleko. Padł. Elegancko. Teraz wreszcie tego muszę zabić. Lucky shot. Nie wyszedł. Padł. Super. Wo. Zły pomysł. Dobra, Elena. Lecimy z nim. Fak, padam. Jedna wielka sieka, jak już mówiłem. Jesus. Powoli mi amunicji brakuje. Oni biorą mnie dookoła. Zatrzymać go! Ekstra. Auć. Zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro on z takiej odległości może mnie z shotguna trafić, to czy... kurna maćka jednego. To czy ja mu zrobię jakiegoś damage'a? Tak, zrobię. Ale bez sens. Zrobię mu coś, ale bez sensu to będzie. Potrzebuję stanowczo lepszej broni, szybszej, która zrobi chaos z byle czego. Wy coś mieliście fajnego? O tak. Dobry ziomek miał M4. Jest tam!
Fak, nienawidzę tego słyszeć. Jedź te baranie, okej? Okay? Dziękuję. Spoko, nie wiem czy tutaj muszę iść. Jednak, skoro się da, to trzeba to wykorzystać. No, Knight, dawaj. Przechodzimy. Nie chcę mi się czekać, aż oni będą się spełnili co chwilę. Po prostu chcę przejść dalej. Tamtych ominąć. Chyba, że już ich wybiliśmy, nie? Ale nie wiem. Dobra, jesteśmy na górze. Bardzo mi to odpowiada. Gdyż mam tutaj widok na całą okolicę. I niekoniecznie na całą okolicę. O! To ci niespodziankę, nie? Chwilkę, ja wiem, że tutaj będę musiał pójść. Tylko jeszcze coś zobaczę. To może być zła droga, ale może coś tutaj kryć. A tym czymś, co się kryje, jest nic. Jak zwykle najlepiej. Dawaj. Tak, widzę, że coś na dole jest. Czy tutaj coś ciekawego znajdę? Opuśćmy się. Coś, cokolwiek? Cokolwiek, czy mogę zlecieć na dół? No boję się trochę zlecieć na dół, bo on może zginąć. Stanowczo nie zginął. No to fajnie. Co tu jest? Amunicja. I chyba coś tutaj musimy otworzyć, tak mi się wydaje. No. Kurde. Halo PlayStation, dziękuję. Otwieramy. Ale jak to? Dawaj. Nie. Tu powinna być druga osoba. Chociaż nie. Chyba coś pominęliśmy. Just do it! Dobra robota! Super, to chodź. Gdzie ona jest? O, jesteś. Chodź, Elena. Chodź mi pomóż z tymi... z tą bramą. No. Bo nie mogłem otworzyć, a ty nie parkurowałaś za mną. Także no. Czy teraz da radę? Czekaj. Ja to otworzę, a ty trzymaj bramę. Okej. Tak myślałem, że coś takiego może być. Kurde, siły to ona ma. Gotowy? Okej, puszczaj. Łagodnie! Mówiłem łagodnie! Lum. I jesteśmy za bramą. Elegancko. O! Widzicie ten teren? O, czy ja właśnie odkryłem zarobistą miejscowę do skąpienia się? Nie, ona jest do dupy. Kurde, już myślałem, że wykozacze będę mądrzejszy od całego świata. Nie, niestety tym razem nie wyszło. Hop. Dragon Lora dostałem. Super. Muszę zapamiętać, że tu jest Dragon Lore. Dobra. Jo, kabania! Widzę ruch. On też mnie zobaczył, że go widzę. Dobra, padł. Teraz mi amunicji zbraknie. A nie chcę sobie snajpera zużyć. Tyś się jeszcze przyda. Fucking shit! Znowu tam, nie wiem, trzymaj. Dla ciebie, od firmy. Werte z S.A. Goddammit. Wychyl się! Dobra, jestem tam wcelowany, wystarczy, że się wychyli. O ile żyje. Aaaa! Mam cię! Co tam, Elena? Dobra, granacik mi się zwrócił, bardzo fajnie. Mam amunicji zero. Skoro mam zero amunicji, to już sobie biorę tą snajperę. Właśnie tak, nie będę się przejmował zbytnio. Tu ktoś był. O! To! Fuck! Ty głupi kamperze! Widzieliście? Nie dość, że się skampił jeszcze z shotgunem. To jest najgorsze, bo ta broń zazwyczaj zabija za pierwszym razem z bliska. Jednak nie w tej grze. Ale i tak na farcie. Naprawdę.
na farcie. Pracowała w takim jednym barze na Filipinach. Mówię wam, od jej uśmiechu aż nogi miękły. Ale przysięgam wam, chciała mordować i całować, jak ją podrywałeś. Urocze maleństwo. Nie miała więcej niż 1,50 m. Nazywali ją Wirówka, bo... Zamknij się, staruchu. Opowiadałeś to kilkanaście razy. A tak, racja. Jasne, że tak. Pamięć już szwankuje. Czemu to zajmuje tyle czasu? Jakbyś nie zauważył, większość tych książek przegniła. I są po hiszpańsku. Pośpiesz się. Szef na ciebie czeka. Hej! Na górze! O, cholera. Ostrożnie. Czy Sally już nas zobaczył? Myślę, że tak. Elena, wiem, że masz problemy z myśleniem logicznym, ale jeśli ktoś stoi... O Boże, nie! What? Jego Dragon Lore jest naprawdę dobry. Chyba, że to nie Dragon Lore. Bo przez ciebie zginąłem. Ostatni strzał. Ktoś ma celownik laserowy. Trzeba go zabić. Masz. Tylko dlatego, że miałeś celownik laserowy. Jest tam! Kill him now! O. Jakie dobre zmiany broni. Nie wiem, kto do mnie strzelił z wybuchowego czegoś. Czy tu coś stało? Ale się posypało. Dezercik. O, tu jest jeszcze jeden granacik. Czekajmy tutaj. Świetnie. Wymiana granatów? Masz granat ode mnie. Mam nadzieję, że go zabiłem. Ale znałem, że cię go nie zabiłem. Co tu masz? O, dziękuję. Dobra, i mamy naszego bohatera odcinka. Pan Stasio! Z pistaszkami wybuchowymi. Zły pan Staszek. Dobra, tu coś... Coś tu mi nie pasuje. Dokładnie ten pan mi tu nie pasuje. Dobra, miałem tak ładnie go wcelowanego. Aj, niepotrzebnie rzuciłem. A, czekajcie! Jest! O, rany, nareszcie jesteś! No, nieźle wyglądasz jak na trupa. Jednak wziąłeś ją ze sobą. Ją? Hej, gdyby nie ona, to teraz byśmy cię nie ratowali, tak? No, ile to ratunek. Co to ma niby znaczyć? Musisz przyznać, Sally, że to trochę podejrzane. No. Sprzedajesz im informacje. I nagle okazuje się, że żyjesz? Zaczekajcie na chwileczkę. Roma miał na mnie kontrakt. Musiałem zyskać trochę czasu. Tak, to był głupi błąd. No, nie myślałem, że nas śledzą. Sally, jechalibyśmy teraz do domu ze skarbem, gdybyś choć jeden, jedyny raz trzymał gębę na kłódkę. A ty mogłeś sprawdzić puls, zanim zwiałeś i uznałeś mnie za zmarłego. Dobra. Co było, minęło. Okej, okay, to może wyjaśnisz, jakim cudem wciąż żyjesz, he? Nigdy w to nie uwierzycie. O. A? Nie, no nie. Stary Francis za ciebie oberwał? Tak. No myślałem, że tak jest tylko w filmach. Tak, ale powiem wam, że i tak bolało jak cholera. Nieważne. Jak zorientowałem się, że żyje, przekonałem Romana, że bez mnie nie znajdą skarbu. Więc od tego czasu ich zwodziłem, czekając na ciebie. A gdzie są teraz? Gonią fałszywy trop, który sprzedałem, żeby się ich pozbyć po drugiej stronie klasztoru. Spójrz. Drake miał tu wszystko opisane. To jest symbol, którym Hiszpanie dawno temu oznaczali skarbce. A skarb ukryto właśnie tutaj, w klasztorze. Znajdziemy symbol, to znajdziemy skarbiec. Wszystko, czego nam trzeba, jest tutaj. Wskazówki do odnalezienia skarbu. Uda się, młody. No dobra. Testosteron chyba nie uderzy wam do głów i nie zostawicie dziewczyny, co? Nawet o tym nie myśl, Sally. Ma mocny prawy sierpowy. Zapamiętam to. Hmm.
No, czyli to dziennik oberwał za Saliego, tak? Fajnie, Sali. Dobra, słuchajcie, przed nami jest misja z zagadką. Coś z tymi posągami. Czyli całkiem możliwe, że możecie spodziewać się jakiegoś cięcia, żeby było po prostu... Żeby było po prostu szybciej. Jednak już chyba wiem, co robić. Dobra, rozkminiłem. Bingo! Zrobię cięcie, bo trochę kminienia było. Ale już wam pokazuję, jak to jest ustawione. Tamten orzełek jest na east, w tamtą stronę. Gryf się patrzy na west side. To krowo coś patrzy się na south. A ten aniołek na nkę się patrzy. Dobra. Tak jakby ktoś chciał, to po prostu wytnę, jak to kminiłem sobie. Bo to było dziwne strasznie. Ale nieważne. Lecimy dalej. Po prostu wyciąłem tylko dlatego, że się nie odzywałem przy tym. Tak po prostu byście oglądali sobie kręcenie i kilka różnych teorii co do tego wszystkiego. Dobra, gdzie my tak właściwie teraz jesteśmy? Czekajcie, dobra. Mi coś zasłaniało czas nagrywania. Jest to jakieś podziemia, tylko gdzie się tutaj wbić teraz, co? Tak, dzięki za to. O, coś widzę. Dobra, przekręćmy. Ciach. Nic. I tutaj coś mamy. Tak, wiem, że dziennik mi podpowiada. Ale chyba znalazłem wejście. No. Coś się dzieje. Obiecujące. Daj latarkę. Masz. Dobra. Wy poczekajcie, a ja pójdę się rozejrzeć. Ej, chwila, moment. Nie ma mowy, nie pójdziesz sam. Ona ma rację. Ludzie Romana są wszędzie. A jedna osoba robi mniej hałasu niż trzy. No nic mi nie będzie. Będziecie bezpieczni. Nie mają pojęcia o tym pokoju. Okej. Weź lepiej to. Ustaw kanał 13. Nie używają go. I bądź w kontakcie. No jasne, będę. Tylko zamknij to za mną. Tak. Nate? Uważaj. No przecież... Zawsze uważam. A, tego nie przewidziałem! A. I się zamknęła. I Nate nie uważał. Rozdział 14, podziemie. Elegant. Ruszamy. Jest coś tutaj ciekawego, czy nie? Raczej nie. Tutaj też nic. Aj, myślałem, że sobie wskoczę na to. Jednak sobie na to nie wskoczę, ale tutaj mamy... Drogę dalej. Dobra. Co się tutaj wyprawia, co? Tak, jesteśmy pod ziemią. Tam świecą reflektory. Idealnie. Ktoś tu jest. Dobra. Tutaj trzeba pójść koniecznie. Tak, naokoło. Łup. To akurat pamiętam, także bez lipy. Możemy sobie skakać i doliczyć plus jeden licznik do śmierci w Unchartedzie. Coś poszło nie tak. Tutaj nie da się wskoczyć, to nie ma opcji. Czekajcie. Coś źle zrobiłem i sobie po prostu skoczyłem za wcześnie. Jednak nie trzeba skoczyć. Aha, no dobra. Po prostu źle skoczyliśmy. Bo się znowu śpieszyłem. No ale nic. Dobra. Gdzie? Bez zbędnego klikania. Właśnie tak. Nie klikałem zbędnie i sobie tutaj wbiłem. Od razu mnie wyczuli, nie? Od razu. Bez zbędnego ale. Oj. Masz w jajca. Masz w coś. Ty jak mnie wyczaił. Świat, akurat tak sobie poszli. Świetnie. Idę się z tobą bić. Chodź. A? Właśnie tak. Dobra, ktoś z was musiał mieć karabin. Który mi się w tym momencie bardzo może przydać. No właśnie, tak. Przeładujmy sobie. Nie musimy.
Pistolecik, shotgunika, ja tutaj nie potrzebuję. Superancka, no to co? To w górę. Tak? W górę? Nie? Aha. Tam jest coś innego. Oni chyba stamtąd przyszli po prostu. My musimy się kierować tutaj. Aha, jednak nie. Jednak stamtąd nie przyszli. Po prostu my tam musimy lecieć. No dobra. Czyli wiedziałem gdzie, ale nie pamiętałem jak. No. Gdzie my wyjdziemy, co? O! Aha, wyszliśmy po prostu w tym kościele, do którego ich sali zawołał, tak? Mordę. Mordę jego Renifera. Chwila, bo tam był typek. Którego przydałoby się zabić, ale go nie widzę nagle. Gdzie on zniknął? Co za typ? Dobra. Czas wywołać burzę. No nie mogę go w panie trafić. Co za niecelny karabin. Nie mam tego. Ciebie sobie zostawię zaraz. Znaczy no na zaraz, nie zaraz zostawię, bo już zostawiłem. Tak. Tam ktoś się na mnie celuje. Tak być nie może. Masz bania. Kurde, ale żywotnie jesteście. Wow! No nie, no znowu wyrwałem z czegoś mocniejszego. Bo było kolorowo, aż tu nagle dupa zbita. Muszę na zasik zabić. Dobra. Stanowczo, tamci są za mocni. Szczególnie ten. Dobra. Oho, dobra, nie? Czekajmy. Z lewej powinni sobie przejść dalej. No postrzeliłem go! Nie ma lekka. O, ja się muszę schować teraz za tym filarkiem. Dobra. Oj, Nie, bo możliwe, że tamten mnie zabił. Nie wiem, kto mnie zabił w końcu. Ale doliczcie. Koniecznie, bawimy się. No, wychyl się, wychyl. Dzięki. Cztery naboje. Oznacza tylko to, że muszę się przemieścić. O, super. Przynajmniej tyle. Ha, wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. Kurde, nie mogę zanulować granatu, prawda? A, mogę! Nie wiedziałem. Jest, padł. Świetnie. Co ty masz? Okay, naboje do tego masz. Super. Jeszcze z tych muszę naboje pozabierać. Ale nie do tej broni. Do tej bardzo chętnie. A coś tutaj jeszcze jest. Epicko. Czy ktoś tu jeszcze żyje? Nie dajcie im przejść! Fuck. To był zmarnowany granat. To był zmarnowany nabój. Widzę go. Okay. Czy wyrwał? Teraz na pewno. Skąd on strzelił? Nie zza pleców, prawda? Tak, zza pleców strzelił. Sukinsyn. Dzięki. Dzięki, dzięki. Naprawdę. Dzięki. No i 60 naboi. Full pakiet. Chwila, co się tym było? Co o tym było? Dwa dzwony rozbrzmiewające jednocześnie. Jednocześnie dwa dzwony, tak? Dobra, gdzie jest drugi dzwon? Ktoś ma jakiś pomysł? Tam jest i tam jest. Czekajcie, czy da się to jakoś... Chwila. To będzie... O! No tak, myślałem, że to czasówka będzie, ale...
Dałem radę. Świetnie. Okej, nawet się tego nie spodziewałem. Naprawdę nie spodziewałem się. Wskazówki. Uda nam się, młody. Jak on do diabła chce wytargać stąd ten posąg? Damy radę. O, gdzieśmy spadli, co? W sumie dobrze się schowałem. Rany, ci goście są wszędzie. Uważaj! Też ty nie uważał, co? Sumie jego strata. Ła. Nie. Żałosna kryjówka. Tak. Na maksa strzelam nabojami, kiedy jestem w sytuacji bez wyjścia, pamiętajcie. Słyszę kolejnych. O! Dobra. Rzuciłem w końcu tam ten granat, czy nie? Osiedł. Dobra. Nie no, kurde. To tak nie przejdzie. Dobra. Celowany! O kurka. O, dobity. Jest w pułapce! Jest w pułapce, na pewno. Chyba ty jesteś w pułapce. Luju jeden. Wow. Jeszcze ten. Żyje. Nie żyje. Świetnie. Jakaś tu amunicja jest. Dobra. Coś masz dla mnie, świetnie. Oj, ty też coś masz, ale super. Jak raz wszyscy mieli to co chciałem. To co się dzieje tutaj? Ktoś mi powie? Hopa! Doskoczyłem. A tutaj doskoczę? Skoczę. A i tutaj też wejdę. Ej, gładko nam idzie teraz. Tak fajnie. Podoba mi się to. Skaczamy po etapach. Jest fajnie. To całkowicie niedopuszczalne. Czego ty ode mnie oczekujesz, Roman? Moi ludzie są masakrowani! Ciężko mi uwierzyć, że jeden człowiek może być do tego zdolny. Cholera jasna! To nie tylko Drake! Mówię ci, wyspa jest przeklęta! Dosyć. Zabieraj tę żałosną bandę i wynoś się. Chwila, nie możesz się mnie tak po prostu pozbyć! Wisisz mi złoto! Twoja działka, Eddie, zależała od tego, czy wykonasz to, co ci zleciłem. Zapewniłeś, że Drake jest uwięziony, a wyspa zabezpieczona. O, to bzdura, Roman, i dobrze o tym wiesz! Do widzenia, panie Raja. Tej kamo! Mattia Jalo! Sieran! Przypomnij mi, czemu zatrudniłeś tego zabobonnego idiotę? Chciałeś kogoś taniego. Cóż, dostajesz to, za co płacisz. A jak z tobą, Navarro? Jesteś wart swojej ceny? Skarbiec jest tu. Na pewno. Zaufanie Sullivanowi... To był błąd. Wie. Że zabijemy go za kłamstwo. Nie bądź głupi. Wie, że zginie, jak znajdziemy skarb. Nie ma żadnego powodu, żeby nam pomagać. Wiesz co, Navarro, czasem myślę, że mózg zostawiłeś w norze, w której cię znalazłem. Potrzebuję tylko trochę więcej czasu. Poszukiwanie tego skarbu jakoś powoli przestaje mi się opłacać. Zapewniam cię, że Eldorado jest dużo więcej warte, niż sobie wyobrażasz. Lepiej, żeby było. Pogadali, pokłócili się. Przynajmniej wiem, gdzie są. Ty czemu chodzisz? Nie biegasz? Dobra, inaczej. Stąd przyszedłem, prawda? To chodźmy tutaj. Okidoki, no to hopa. Hopaj w drogę! Coś tu jest? Nic ciekawego. Mamy jakąś bramę. Się wbijamy. A, wyjście. Okej. Sobie wyszliśmy. I mamy rozdział 15 na tropie skarbu.
Dobra, ten rozdział sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam teraz dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie. Ja już kończę. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Hej!